Witamy wszystkich na kolejnym filmiku. W tym roku postanowiliśmy z Marcinem, że liźniemy troszeczkę spinningu, ale prosimy o jedno, nie uczcie się od nas, bo jeżeli chodzi o spinning, to naprawdę żenada, porażka, łysy, że tak powiem. Czyli nie umiemy nic. Kupiłem sobie jeden wobbler, myślę, że na sezon starczy. Czyli cały sezon będę na niego łowił. Kosztował 17 zł na targach. Więc jak to mówią wędkarze i kormorany, karta się musi zapłacić. On też. Film numer 1 ze spinningu, zaczynamy. Spinningiści, amatorzy, co by tu założyć teraz? No, ja mam trochę większy wybór, bo Dominik ma tylko jedną rzecz. Ale założymy taką może. Spróbujemy. Może to jakiś efekt będzie na to. Nie wiem, o co chodzi w całym spinningu. Zawsze mi się wydawało, że chodzi o to, żeby rzucić, ściągnąć. Rzucić, ściągnąć. Potem nazwali to jakoś, nie wiem, czy to się nazywa trolling, czy jak. My trole, nie mam pojęcia, ale uczymy. Na razie zaczynam od rzucić, ściągnąć. Rzucić, ściągnąć. To było wybicie? Co robisz, trolu? Trolujesz? Ciepia. Na razie tylko pobicie. Było widać takiego okonika małego, około 15 cm. Oczywiście nie uderzył na tyle, żeby go zaciąć. Ale tak się nawiasem zastanawiam, jak wy obławiacie łowisko, ile razy rzucacie w jednym miejscu, czy macie jakąś strategię, 15 razy, 30 razy, czy co 5 stopni kąta, czy raz płycie, raz głębiej, bo ja nie mam pojęcia, a że się uczę, to chętnie posłucham waszych rad. Tu właśnie widziałem piękny atak okonia, zaatakował właśnie w tą błyskę przy tych roślinkach, a okoń tak około 30 cm. Szkoda, że mi się go nie udało wyciągnąć. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Amatorzy łowią na spinning. Takie zainteresowanie wzbudziłem temu okoniowi, że mam zacząć. Amatorka, no. Teraz musi rwać. Zostawiamy te zieleniny, idziemy na inne łowisko. Znaczy, to sama łowiska woda, tylko innej strony. Poszukać gdzieś, gdzie jest żwirownia, żwirna dnia albo coś. Trzy ataki okonia były. Jeden okoń nawet tak po 30 cm było widać. I tak jestem zadowolony. Bo to pierwsze jakiekolwiek brania na spinning, jeżeli chodzi o moje wykonanie. To młody! Ma ryb! No nie ma ryb, jademy ga indziej. Idziemy szukać może rzeka. Bo jak widziałem, jest taki jeden kanał wędkarski. Wędkarstwo moja pasja, oni tylko na rzece odrze łowią, ale pływają sprzętem pływającym, czyli łódką z silnikiem. My wprawdzie mamy ponton też, ale dzisiaj go nie będziemy używać. Spróbujemy z brzegu. Jedziemy na rzekę Odrę. Tu było 0, czyli krecha. 04, 05, 033. Rzeka Odra. No, czekamy na Marcina, aż odpróżni woreczek, bo już się mu napełni. A ja tak się zastanawiam. Szkoda, że nie ma jakiejś zanęty takiej, żeby szło podnęcić. Nie na szczupaka albo suszoną krew. Ktoś próbował kiedyś rzucać, żeby tego szczupaka zwabić, albo psikacie czymś to. Jakimiś zapachami. Ciekawe, nie? Takie pytania bez odpowiedzi to zostawię, bo zapinam się. 2 godzinki jeszcze mamy do łowienia. Przetrzę trochę monitor, bo widzę, że jakiś zabrudzony. Idziemy dalej. Były tu kiedyś schody, ale ktoś je wyrównał. Chopy, powiedzcie co założyć, mam do wyboru albo blachę, albo gumę. Problem jest w tym, że boję się tego błysku z targów użyć, bo mam tylko jeden.
ten woblerek z błyskiem, a jeszcze chciałbym trochę na nim połowić, bo wiążę z nim duże nadzieje. Na Czechy i w ogóle, a to rzeka, nie? Zaczepię te sprawy. Guma, blacha. Guma, blacha. Przekonaliście mnie. Najpierw poblachuj, a potem rzuć gumę. Dobry pomysł, wiem, wiem. Najlepiej kiedyś z Andrzejem. Też tak siedzieliśmy jak tu z Marcinem teraz, nie? Na Nieboczowach 601, woda. I tak sobie spinningujemy w jednym miejscu cały czas, w jednym miejscu cały czas, dobrą godzinę. Obłowiliśmy to stanowisko z wszystkich stron. Gumy, błyski, woblery, co bądź. I po godzinie stwierdziliśmy z Andrzejem, wracamy do pławikówek, bo szupaka nie ma. Jak my wychodziliśmy z łowiska, idzie gościu, nie? Spinningista i mówi, ej chłopaki, co, brało coś? Mówimy, a tam godzinę już ściągniemy. Tutaj rzucamy, ja ani brania. A teraz ja też jeszcze 5 minut porzucam, jadę do domu. Pierwsze dwa rzuty i szczupak 80. Byście widzieli naszą minę. Dwa rzuty zrobił i 80 cm szczupaka. Nie wiem jak to zrobił, ale albo my już go tego szczupaka przyciągli tym rzucaniem, tym blachowaniem tej wody, nie mam pojęcia. Ale wam powiem szczerze, że masakra. Jeżeli chodzi o rzekę Odrę, to nie mieliśmy żadnego pobicia. Marcin stracił 3 jakieś tam błyski czy coś. Zaczepy oczywiście, nie? Ja już trzecią blachę, teraz już na wahadłówkę walę taką jakoś starą, mówię, może, bo szkoda mi tej nowej, nie, żeby ją stracić. Powiem wam szczerze, że brak motywacji, jeżeli chodzi o spinningi. Jest jeszcze jeden kanał wędkarski, który zapomniałem powiedzieć. Wędkarska Tuba, oni tam nawet bardzo dobre wyniki mają, jeżeli chodzi o spinning. A my amatorzy, porażka. Idziemy może jeszcze zobaczyć na 007 łowisko, tam chwilę pobłyskujemy. To zmiana wody, to musimy znowu w karcie wpisać, oczywiście taki obowiązek. Znowu kreski, znowu nic. Teraz będzie 007 woda. 007, 04, 05, a tu nic. To będzie szlaczek teraz. I wracając do kanału wędkarskich, o tematyce spinningowej. Z tego co jeszcze pamiętam, to jest kanał wędkarski, polowanie na rzeczne potwory. Mi się wydaje, to spinningiści. Jeżeli jakiegoś kanału wędkarskiego nie wymieniłem, to wybaczcie, bo nie pamiętam wszystkich. Te trzy główne, czasami też tam łowca. Spinninguję przeważnie całą zimę. Ale to chyba były wszystkie te najważniejsze kanały o tematyce spinningowej. A i czasami tam jeszcze Marek Malman, czyli Markfish, też spinninguje z różnymi technikami. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich producentów filmów wędkarskich na YouTube. Nie robimy tego celowo, tylko chciałem przedstawić kilka kanałów w tematyce spinningowej na moim kanale. Idziemy dalej łowić. Teraz już myślę, że lecimy 130 rzutów i do domu. Nie będzie ryby do trudu. Proszę, tam jest rybka. Jest, kontakt z rybą dzisiaj jakiś będzie. Szczupak, czekaj, ja ci go spróbuję podebrać. Pomalutku, spokojnie. Wybądź pana szczupaka. Pomaluśku. Jest. Mam kontakt z rybą, nie moja, ale jest. Ale jest kontakt. Ale jest kontakt z szczupakiem. Dodałaś ci, że na ta guma. Na ta guma pomarańczowa od Marcina. Marcin, weź sobie zdjęcie z nim. Niestety brak metra, brak wagi. Nawet podbieraka nie mieliśmy, jest Dominik, ale puszczamy pana szczupaczka do wody. Możesz go nazwać. Edzio. 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 To jest Edzio. To... Edzio, idź do wody. Magda wybrała tą gumkę, wiecie? Jednak jest efekt. Proszę panie szczupaczku, płyń sobie. Tym razem honor został uratowany, jedna rybka była. Co prawda spodziewaliśmy się więcej. No, spodziewaliśmy, ale dopiero się uczymy spinningu. Nic się nie martwcie, więcej nie będziemy was dzisiaj już katować. Nic z nierobieniem, czyli brakiem ryb. Fajnie, żeby chociaż jeden szczupak. Do zobaczenia następnego razu. Krótki filmik, no ale trzy wody odwiedziliśmy.